Państwo, w dzisiejszym odcinku Lubię Tu Być znajdujemy się w miejscowości Okonin, położonej niedaleko Grudziądza. Jesteśmy we wnętrzu świątyni pod wezwaniem świętego Kosmy i Damiana. Jest z nami ksiądz Marek Wisiecki, dobry, który opowie nam kilka słów o tej świątyni. Moje pierwsze pytanie to właśnie o początki tego parafii i świątyni tutaj w Okoninie. Przenosimy się do początków XIV wieku. Istnieje parafia w niedalekim Pokrzywnie, założona, prowadzona przez krzyżaków na ówczesnym zamku, który był na te tereny bardzo duży. Jesteśmy między Pokrzywnem a Radzyniem, gdzie jest następny potężny zamek. W 1325 roku zakończono budowę tej świątyni. Owszem, przy współpracy z krzyżakami, ale bardziej dla ludności polskiej. Kościół, który wznoszono, nie wiemy, jakie miał wezwanie. Wezwanie Kosmy i Damiana pojawia się dopiero w XVI wieku. Dobrze, ten kościół po tym okresie średniowiecza został zniszczony. Tak, tego dokonał? Jesteśmy w czasach wojen szwedzkich. Szwedzi, uciekając z Polski, niszczyli wszystko, co polskie i co katolickie. Wiele kościołów ucierpiało, w tym okoniński. Widzimy to szczególnie na elewacji kościoła, szczątki pożaru, który zdewastował dach, zdewastował ściany. Pierwsze cegły z okresu gotyku są na dole, u góry widzimy już zupełnie inne. I to była też okazja do tego, żeby zmienić troszeczkę styl kościoła, co widzimy i we wnętrzu, i na ścianach elewacyjnych. Zmieniono styl, z gotyku mamy już tu dużo mniej, w środku ołtarze późnorenesansowe, barokowe, takie dwa najcenniejsze obiekty z tamtego okresu to są? Te dwa najcenniejsze obiekty z tego okresu to mamy ambonę oraz chrzcielnice, które mają ciekawe twarze, prawdopodobnie to są twarze fundatorów, którzy sobie życzyli, żeby jej uwiecznić na tych dwóch przyrządach kościelnych, ambonie i na chrzcielnicy. I to są te stojące. Natomiast największym zabytkiem naszej świątyni są freski. Właśnie, freski, które są wcześniejsze, bo pochodzą z okresu gotyku. Wcześniejsze, okres gotyku i późniejszy właśnie okres renesansu. Freski zawsze miały za zadanie, jako tak zwana Biblia Pauperum, czyli Biblia dla ubogich, ukazywanie scen biblijnych. Nie było dostępu do Biblii, do źródeł pisanych, więc malowano to na ścianach kościołów. I w naszej świątyni są freski z czterech okresów. Najstarsze to są właściwie początki kościoła, a więc wiek XIV. Następne freski powstają z biegiem czasu, przedstawiające apostołów. Przy ołtarzu mamy dwóch apostołów, Piotra i Pawła. Na ścianach prawdopodobnie, możemy się domyślać, po młodym wieku apostoł Jan. Widzimy także tak zwane baldachimy, którymi są zwieńczone boczne ołtarze. Rzecz ciekawa, koło ambony znajduje się okno, którego nie ma. Jest to imitacja okna, która jest namalowana jako przeciwwaga do okna, które było po przeciwnej stronie. Freski kończą się ponad stropem, dlatego wiemy o tym, że ten obecny strop już jest po wojnach szwedzkich. Dobrze. Kościół w Okoninie ma najlepiej i najwięcej zachowanych polichromii ze wszystkich wiejskich kościołów ziemi chełmińskiej. To jest taki największy
powiedzmy wiejski zbiór tych polichromii, więc na pewno jest to miejsce, które warto jest odwiedzić. Oprócz tych polichromii zachowanych w środku, zachowały się także polichromie na szczycie z takimi gotyckimi wzorami masferkowymi, które zostały kilka lat temu odnowione i to jest kolejny element, który warto zobaczyć w tej niewielkiej wiejskiej świątyni, więc na pewno jest to miejsce, które musi być na szlaku różnego rodzaju wycieczek. Zapraszamy tutaj serdecznie.